Dane są punkty A i B. Wyzna współrzędne punktu C należącego do osi OY tak, aby kąt ACB był kątem prostym, czyli miał 90 stopni. Zacznijmy od rysunku. Narysujmy w układzie współrzędnych. Zaznaczmy punkt A i punkt B. Mamy oś Y, mamy oś X. Podpiszmy je. Punkt A ma współrzędne 4 i 2. Raz, 2, 3, 4 na X, 2 na Y. Tu mamy punkt A o współrzędnych 4 i 2. Punkt B ma współrzędne 1 i minus 1, minus 2, minus 3. Punkt B o współrzędnych 1, minus 3. Mamy znaleźć współrzędne punktu C należącego do osi OY, tak aby kąt ACB był prosty. No to na moje oko C może być gdzieś tutaj. Tego nie wiem, tak na razie zakładam. I wtedy tutaj ma powstać kąt prosty, czyli kąt ACB ma być kątem prostym. No jak tego dokonać? Po pierwsze musimy zauważyć, że C ma współrzędne. Na X mamy 0, czyli współrzędna X-owa to 0. Na Y jest jakiś Y, tego nie znamy. Ważne, że X jest 0. To jest istotne. I teraz zobaczmy, żeby to był trójkąt prostokątny, czyli żeby tutaj był kąt prosty, to musi zachodzić twierdzenie Pitagorasa, czyli BC do kwadratu dodać AC do kwadratu musi dać nam AB do kwadratu. Musi zajść takie równanie. AB jesteśmy już w stanie policzyć, no bo AB ze wzoru na długość odcinka, przypominam, ten wzór to był pierwiastek z XB minus XA do kwadratu dodać YB minus YA do kwadratu. Ten wzór jest oczywiście w tablicy. Możemy wyliczyć u nas XA to jest 4, YA to 2, XB to 1, YB to minus 3. I co tutaj będziemy mieli? Podstawiamy, mamy zatem pierwiastek z XB. Nasze XB to jest 1 odjąć XA, czyli odjąć 4 do kwadratu, dodać, tutaj mamy minus 3 odjąć 2 do kwadratu, czyli to będzie 1 odjąć 4 minus 3 do kwadratu 9, dodać minus 3 minus 2 minus 5 do kwadratu 25, czyli mamy pierwiastek z 34. Bok AB mamy. Teraz policzmy sobie bok BC. Co to będzie bok BC? Bok BC to będzie pierwiastek z. No i teraz tu mamy B, tu mamy C, czyli sobie od 0 odejmujemy 1 albo od 1, 0 to nie ma znaczenia, czyli 1 minus 0 do kwadratu, bo i tak kwadrat generuje nam liczbę dodatnią i będziemy mieli tutaj y minus minus 3, czyli będzie y plus 3 do kwadratu, czyli to minus to, ewentualnie to minus to do kwadratu i to minus to do kwadratu. To jest nasze BC. Zostawmy na razie w takiej postaci. Ewentualnie można tutaj uprościć. 1 odjąć 0 to jest 1 do kwadratu, czyli mamy 1 dodać y plus 3 do kwadratu. I teraz mamy jeszcze AC. Mamy jeszcze AC. Nasze A to jest 4, nasze C ma 0, czyli mamy 4 odjąć 0 do kwadratu, czyli to minus to do kwadratu, dodać y odjąć 2 do kwadratu. Tak jak powiedziałem, kolejność tutaj nie ma znaczenia tak naprawdę, bo i tak ponosimy do kwadratu. Mamy, zobaczmy, po uporządkowaniu 4 odjąć 0 to jest 4 do kwadratu 16, dodać y minus 2 do kwadratu. I teraz podstawiam pod naszą tezę, a tak naprawdę założenie, które musi być spełnione, czyli bc kwadrat plus ac kwadrat daje nam ab kwadrat. No to bc kwadrat, czyli po prostu zdejmuję pierwiastek i tutaj będziemy mieli 1 plus y plus 3 do kwadratu, bc kwadrat, dodać ac kwadrat, nasze ac kwadrat to jest 16, dodać y minus 2 do kwadratu, równa się ab do kwadratu, czyli nasz pierwiastek jest 34 do kwadratu, czyli 34 po prostu. Po uporządkowaniu mamy y plus 3 do kwadratu, dodać y minus 2 do kwadratu daje nam 17. Stosujemy tutaj wzory skróconego mnożenia. Y plus 3 do kwadratu jest y kwadrat plus 2ab, czyli 2 razy 3 razy y, czyli 6y plus 9. Dodać y minus 2 do kwadratu to jest y kwadrat minus 2ab, czyli minus 4y plus 4 daje nam 17. Liczby na lewą stronę, czyli mamy 2y kwadrat plus 2y plus 9 plus 4 to jest
plus 13 odjąć 17, czyli minus 4 daje nam 0. Dzielimy na 2, czyli y kwadrat plus y minus 2 daje 0. I tutaj możemy albo policzyć deltę, pierwiastek z delty y1, y2. Można to zrobić oczywiście. Albo pokażę tutaj taką szybszą metodę. Można zauważyć, że to jest nic innego jak y plus 2 razy y minus 1 równa się 0. Y razy y, y kwadrat, y razy minus 1 minus 1, y 2 razy y to 2y, czyli 2y minus y to y i 2 razy minus 1, 2. Zgadza się. Mamy postać iloczynową, przyrównujemy do 0 nawiasy, czyli y plus 2 równa się 0, czyli y równa się minus 2 lub y minus 1 równa się 0, czyli y równa się 1. Czyli z tego wniosek, że odpowiedzią będą dwa punkty. Punkt C1 o współrzędnych na x ma 0, na y ma minus 2, czyli tutaj y1, lub punkt C2 o współrzędnych na x ma 0, na y ma 1. Tak jak mówiłem, na x 0, na y no właśnie wartość, która nam wyszła, czyli są dwa scenariusze. Jeden to będzie trójkąt prostokątny, gdy tutaj będzie minus 2, a drugi kąt prosty będzie w takim scenariuszu, gdy tu będzie 1 i zobaczcie, to też jest całkiem możliwe. Także są dwie odpowiedzi, punkt C1 o współrzędnych 0, minus 2 lub punkt C2 o współrzędnych 0, 1.